Siemanko, witam się z Wami bardzo serdecznie w moim kolejnym filmiku. Dzisiaj będzie to pogadanka już poświąteczna. Z jednej strony się już cieszę, że jest po świętach. Powiem Wam, że ja lubię celebrować, ale nie żeby to trwało nie wiadomo jak długo. Mnie już osobiście drażnią te wszystkie ozdoby, te wszystkie światełka. Ja już bym to wszystko pozdejmowała, bo mi tylko bałagan robi. Wigilia była bardzo miła, bardzo przyjemna. Podzieliliśmy się opłatkiem, zjedliśmy wieczerze, wersety z Biblii. Co tam jeszcze było? Były filmiki. Filmiki, kochani, takie wiadomo, chrześcijańskie, no bo to jest Dzień Jezusa Chrystusa. Co tam? Był Kevin sam w domu, no to już jest chyba kultowy, że każdy praktycznie to ogląda. Ja lubię na przykład opowieść wigilijną, ale moje dzieci tego nie lubią. Moje dzieci w ogóle są takie wybredne do filmów. Zresztą w sumie ja też jestem wybredna. Misiek oglądał nowego awatara, bo mu mówiłam, że właśnie wyszedł nowy awatar, ten coś tam wodny. Nie wiem, bo ja ani jednej części nie oglądałam. Tak samo nie oglądałam ani jednej części Harry Pottera, jakiś tam Władca Pierścieni, coś tam, ja tylko takie urywki, a nigdy nie oglądałam jednym ciągiem takich filmów. Nie wiem, po prostu mnie to jakoś, no każdy ma swój gust, prawda? Mnie to nie interesowało. Ja lubię jakieś tam filmy psychologiczne, filmy takie trzymające w napięciu, kryminalne filmy też lubię. Wiecie, ja w ogóle chciałam być kiedyś, pracować jako detektyw, czy jako jakiś psycholog sądowy. I mnie takie rzeczy interesują, ogólnie psychika człowieka, kim jest człowiek, jego zachowania, jego całokształt, jego ego, to i tak dalej. Także mnie takie filmy tego typu interesują. Zachwycam się po prostu człowiekiem, tak? Mózgiem i tak dalej. Takie mnie rzeczy interesują. Życie po śmierci, czy tam życie po życiu, czy ogólnie tematy takie duchowe. To ja takie rzeczy lubię. Parapsychologiczne, paranormalne filmy mnie interesują. Trudne filmy mnie interesują. No, także ja jestem taką osobą. No są ludzie, co chcą oglądać tylko takie podnoszące wibracje, tylko komedie, wszystko co ich rozśmiesza. Brońcie Pani Boże, żeby oglądać jakieś rzeczy, które zaniżają wibracje, tak? Zaniżają. No powiem Wam, każdy ma swój styl i swój jakiś tam sposób bycia. Ja uważam, że w życiu są potrzebne i te dobre, i te złe chwile, żeby zrozumieć szczególnie te trudne chwile, bo tutaj przychodzimy na ten świat i nasza dusza zbiera wszystkie doświadczenia, te dobre i te złe. Bez tych złych ludzie mogą popaść w pychę, bałwochwalstwo, inne rzeczy. Po prostu jeżeli człowiek nie przerobi też tych złych chwil, to nie zrozumie innych ludzi, tak? Którzy przez te złe chwile przechodzą. Po prostu dzięki tym złym, złym doświadczeniom, czy nie wiem, bieda, czy ktoś komuś umarł, czy coś, no to człowiek nie jest w stanie zrozumieć tej drugiej osoby, co czuje, bo nie przeżył tego, tak? Ja uważam, że cały czas wysokie wibracje, być cały czas pozytywny. Nie powiem, bo ja jestem osobą pozytywną. Jestem. I ja zawsze rozśmieszałam ludzi, zawsze taka towarzyska byłam, ale teraz powiem Wam, z wiekiem, nie wiem, czy to jest jakaś mądrość, czy niemądrość, nie wiem jak to nazwać, czy dojrzałość emocjonalna, nie wiem, z wiekiem mi się to zmieniło. Te żarty, które mnie kiedyś na przykład tak rozśmieszały, to teraz tak patrzę i tak słucham i serio, nie bawi mnie to na przykład, tak? Dlatego, nie wiem, albo filmy się zmieniły. Kiedyś wydawało mi się, że były śmieszniejsze te filmy, jakieś takie weselsze, jakieś takie z takim przekazem, że mnie to rzeczywiście bawiło. A teraz takie to jest
flaki z olejem, że po 5 minutach, niby ciekawy film ma być, zapowiada się, po 5 minutach wyłączam, bo mnie to w ogóle nie interesuje. Po prostu zasypiam. No nuda, nudy z budy, jak to mówią. Ja lubię, jak coś się dzieje w filmach. Nieważne, czy to są dobre, czy złe. Takie trzymające trochę w napięciu, takie filmy zagadkowe, że musisz rozwiązać, kto na przykład w danej sytuacji coś zrobi. Wiecie, no bo chciałam być kiedyś kryminologiem, chciałam być detektywem. Bardzo to było wielkie marzenie, rozwiązywać zagadki, być psychologiem sądowym, żeby zajmować się umysłem człowieka, żeby się zagłębić w umysł takiej osoby, na przykład takiego seryjnego mordercy i tak dlaczego tak robi, co było powodem, co nim targa, dlaczego to robi i tak dalej. Nie wiem, zawsze mnie to interesowało i do tej pory w sumie wszystkie takie zachowania ludzi, relacje międzyludzkie mnie bardzo interesują. No tak jest, tak jest. To mnie kręci, to mnie kręci. No i w ogóle te zagadki, czy rzeczywiście nasze ciało, kiedy umiera, to już jest koniec, czy coś jest jeszcze na tym drugim świecie duchowym, co się dzieje i tak dalej. Także mnie to zawsze fascynowało. Ale odbiegłam w ogóle od tematu. Święta były naprawdę bardzo sympatyczne, bardzo, kochani. Nie przejedliśmy się, byliśmy najedzeni, ale nie przeżarci. Także zaraz Wam tu wstawię jedno zdjęcie i mi napiszcie, czy jesteście te po prawej stronie, czy po lewej stronie, do których się zaliczacie, bo ja jestem chyba z pogranicza. Trochę tego, trochę tego. Także powiem Wam, nie przeżarłam się, nie mam żadnego rozstroju żołądka. Wiecie, fajnie było, naprawdę wesoło. Kiedyś, to powiem Wam, bywały takie lata, że kupę pieniędzy się wydawało i po prostu większość jedzenia lądowała w koszu. Co się zamroziło, to się zamroziło, a większość jedzenia lądowało w koszu. Więc unikamy tego od kilku lat. Kupujemy tylko tyle, na o ile. Ale to nie znaczy, że nie wydaliśmy pieniędzy przed świętami, bo wydaliśmy bardzo dużo. W makro przede wszystkim zrobiliśmy zapasy, ale ja wszystkich rzeczy Wam nie pokazuję na YouTubie, kochani. Teraz są takie te czasy, wiecie, niepewne i wiecie, każdy się z każdym groszem liczy i w ogóle, nie wiem, tak chyba nawet trochę nie przystoi, żebym tak wszystko pokazywała. Zresztą ja też chcę mieć trochę życia prywatnego, zachowanego. Nie chodzi mi o życie tylko uczuciowe, ale ogólnie takie, wiecie, że nikt nie musi wiedzieć dokładnie, co ja kupuję jotę w jotę, gdzie jadę, co robię, ile wydaję, wiecie, o co chodzi. Także no niektórych zakupów nieraz nie pokazuję, nie pokazuję, bo są różni ludzie na internecie, wiecie, o co chodzi. Tym bardziej, że teraz, no jak to mówią, no za kolorowo nie jest na świecie i tego jedzenia niektórym brakuje. To tak, wiecie, to tak trochę głupio, kiedy się... Piszcie mi, moi drodzy, bo jestem ciekawa, jak Wam minęły święta. Ja Wam powiem szczerze, że mam teraz taką choinkę prania, że... Niesamowite to jest, jak szybko się zapełniają kosze z ubraniami. W ogóle Szarlotka przewaliła tą malutką choineczkę. Ja tam postawiłam krzesełka dookoła, żeby tam nie wlazła, ale ktoś odsunął te krzesełka i ona wzięła za bombkę i spadła choinka. Dobrze, że to nie była ta duża. Zapowietrzyłam się, kochani. Nic. Będę kończyć. Piszcie w komentarzach, jak u Was te święta przebiegały. No i co teraz robicie? Ja mam kilka planów, które chcę zrealizować. Mam nadzieję, że to wszystko mi się teraz uda.
Miałam iść na jakieś tam przeceny, bo teraz się zaczynają te przeceny, ale na razie nie mam takiej potrzeby, zresztą zbieram pieniążki na coś innego teraz. Później sobie będę szaleć czy nie szaleć, zastanowię się, bo nie chcę, wiecie, kupować rzeczy takie, które są mi na razie zbędne, niepotrzebne, tylko to, co rzeczywiście potrzebuję w danym momencie. I oszczędzać, oszczędzać na czym się teraz da, bo nie wiadomo, co za chwilę będzie. A podwyżki coraz większe będą, inflacja będzie coraz wyższa, prądy, gazy, to wszystko, energia też będzie szła w górę. Także mogą być chwilowe takie przestoje, że będzie lepiej, ale potem znowu będzie źle. Lepiej i źle i coraz gorzej. Także w konsekwencji no, trzeba się liczyć teraz z pieniążkami. Także mam jakiś tam teraz najbliższy cel, ale na razie Wam nie będę mówiła. Wszystko zobaczycie w praniu. Także tyle, kochani. Będę kończyć i piszcie, co tam u Was. Na razie, pa, pa.